Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Resident Evil 2. Troszeczkę nam to schodzi, powiem wam szczerze. Myślałem, że pójdzie o wiele, wiele szybciej, ale jak za każdym rogiem obawiam się, że mi coś wylezie na twarz i poderżnie mi, znaczy w zasadzie przegryzie mi tętnicę, to się trochę cykam, można powiedzieć. What the hell? Nagranie sił specjalnych. Alfa do ducha. Cel przemieszcza się do części zachodniej. Pewnie chce zabrać wirusa G i środek antywirusowy. Spotkamy się w punkcie W3. Zrozumiałem. Tu Alfa, jesteśmy na miejscu. Przyjąłem, czekać na cel. Coś jeszcze? Zamierzę otworzyć safe. Czekam na sygnał. Widzę wirusa G, wchodzimy. Doktorze Birkin, proszę spokojnie. Pójdź z nami. I tyle by było. Dobrze wiedzieć. West Area, czyli West Area. Tu jest obszar północny. Czyli obszar zachodni, tak? No dobra, jesteśmy w stanie tutaj coś zrobić? Jesteśmy. Dobra, ile mamy itemów leczących? 2. Zastanawiam się, czy będzie mi w ogóle potrzebna jeszcze do czegokolwiek ta dźwignia typu T. Bo tak się mocno... Aha, i to jest 4. poziom zabezpieczeń w ogóle. Proszę państwa, ja mam 2, a tutaj jest potrzebny 4, więc what? Okej. Okay. 3, tu mamy 2. Czyli cyk, czyli prawdopodobnie teraz musimy zdobyć... Ulepsz bransoletę z identyfikatorem, właśnie. My mamy 2 poziom zabezpieczeń. Nie możemy iść na zachodni obszar, musimy iść na wschodni. No i tyle, dobrze, wiemy gdzie iść. Wiemy gdzie iść i wiemy gdzie zmierzać. Prawdopodobnie tam gdzieś znajdziemy bransoletę z większymi uprawnieniami dostępu, prawda? A swoją drogą tutaj coś jest? Nie, to wszystko jest na zielono, okej. Okay. Coś znajdziemy? Nie. Zaraz, jak to nie znajdziemy? Pokazuje, że jednak coś trzeba znaleźć. Znaczy w sensie, że można coś znaleźć. Lobby? Dobra, i teraz tak. Tu zamknięte. Prawdopodobnie od drugiej strony będzie to jakiś skrót. Tu nie ma nic. Tu. Łohohohohoho. Dobra, to jeszcze nie tam. Świetnie, roślinka. I to nie będzie wszystko. Bo coś tu jeszcze jest. O, proszę. Proch strzelniczy i teraz już mamy wszystko. A jeżeli chodzi o proch strzelniczy, to... Pyk, pyk, pyk. A, może najpierw byśmy tak zrzucili to, zrzucili to. Mówiliście mi, żebym zrobił sobie porządek wreszcie i połączył ziółka. Ale to ja w sumie bym musiał teraz wszystko wyjmować i łączyć. To mi się nie chce tego, powiem szczerze. Bo muszę to łączyć w swoim ekwipunku, a nie mogę w skrzyni bezpośrednio, więc to jest problematyczne. I teraz tak, co ja potrzebuję? Mam do Uzi trochę, mam do zwykłego pistoletu, mam kilka pocisków tych kwasowych. W zasadzie mógłbym zrobić kwasówkę. Mógłbym zrobić kwasówkę i się zastanawiam, czy kwasówki nie zrobić. Trzy... Dobra, te 3 na razie nam wystarczą. Nie zamierzam walczyć z bossem, więc jest okej. Okay. Jest okej, okay. Cyk. Nie, za jakiś fir robię te zapisy cały czas po prostu, ale... No, głupio by było coś wdupić się w jakąś kabałę i nie mieć możliwości cofnięcia. No świetnie, co to wbiegłeś tak tutaj jakby nigdy nic, nie? Co to jest? Aha! Masz 3 poziom zabezpieczeń. Dobrze wiedzieć, tylko dlaczego jesteś... O, świetnie, no jest terrible, ewidentnie jest terrible. Co to jest? Co to jest? Aha, ale tutaj mam 3 poziom zabezpieczeń. Niestety, niestety. Dobra, czyli mamy kolejne miejsce, gdzie potrzebujemy ten... Okej, to nowość. Co za dźwięk?
Son of a bitch. Zaraz. Jaki bitch? Jaki bitch? Przecież tutaj nic nie ma, ty, Claire. Weź mnie nie denerwuj i wiesz, mnie nie strasz. Czy to o to jej chodzi? You bastard. No, oczywiście, że o to jej chodzi. Tylko jak ja mam to zabić? W sensie, jak to się zabija? Okej, widzę jakieś te kluski na nim. Nie widzę kolejnej. Okej, widziałem kolejną. Zginąłeś, proszę, tak? Rozwaliłem ci wszystkie kluski, stary. Proszę, nie wstawaj. Lekko... Jezus Maria. Już spokój, Claire, nie denerwuj mnie. Te żyjące jakieś pnącza na nim są o tyle problematyczne, że ja nie wiem, czy to jest prawda, że on zginął, czy nie. Okej, wygląda na bezpieczne miejsce. Co to jest? O, granat błyskowy, super. Jakbym mnie złapał, to mamy co zrobić. Co to jest? Tutaj trzeba coś włożyć. Czyli to jest zraszacz. Czyli tu coś wkładamy. Pojemnik do rozpylania. Okej. Czyli prawdopodobnie musimy jakiś albo antywirusa, albo coś takiego, co uschnie te kwiatki. O, super. No byłyby jaja, jakby trafiło. Dobra, do 3 razy sztuka. To jest upośledzone F. No niestety, czyli jednak trzeba będzie znaleźć. Okej, co my tutaj mamy? Mapka, jesteśmy tutaj w Greenhouse Control Room. Czy on wstał? Nic tu więcej do podniesienia nie mamy. Okej, gdzie my jesteśmy? Szklarnia. Mi się wydaje, że z nim może być problem, bo on jeszcze gorzej się rusza od tych wszystkich innych. No i co? Kurde, powoli mi zaczyna brakować amunicji, co? Dobra, ostatnia gula. Mam nadzieję, że on był tylko jeden. Okej. O. Drug testing lab. Co to kurna jest? Synteza środka chwastobójczego. O, to ja chcę. Sadzonka 43, synteza środka chwastobójczego. Umieść pusty pojemnik w dozowniku roztworu. Dodać potrzebną ilość UMB numer 21P-Epsilon. Natychmiast schłodzić. Sadzonka 43 rośnie w zdumiewającym tempie. Gdyby wydarzył się nieszczęśliwy wypadek, jej opanowanie może być trudne. W przypadku nieprzewidzianego zdarzenia należy przygotować środek chwastobójczy zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby zminimalizować szkody. Czyli umieść pojemnik pusty w dozowniku, dodać potrzebną ilość UMB i natychmiast schłodzić. Skąd ja mam to zielonego pojęcia? Nie mam skąd to wziąć. Zniszcz sadzonka 43. No fajnie, chętnie. O! Kurde. A
Czyli to jest możliwość otwarcia tego. Czyli tak, Tetris, pionowy klocek i jakieś dwa inne. Pytanie, czy szukamy tego? Granat ręczny. Pytanie, czy szukamy tego, czy po prostu zgadujemy? O, duża ilość prochu strzelniczego. Fajnie, tylko że już nie mam za bardzo jak podnosić rzeczy. I prawdopodobnie tam trzeba to zrobić. Tylko jak ja mam to otworzyć? To się otwiera z poziomu tego komputera tam. Czyli taki Tetris, poziome klocki, te elki i pionowy. A kombinacje są cztery. Jakby. Kurde, odgłosy są tutaj takie, jakby cały czas miało mi coś grozić. Okej, okay, czyli... A, tutaj tego nie ma. A nie, jest to. Pionowa kreska, no i teraz pytanie, co następne. O nie, nie, tu będzie masa kombinacji. Z dwoma innymi. To byśmy siedzieli tak do końca dnia i próbowali to rozkminić. To tak nie da rady, panie. Tak nie da rady. Ale wiecie co? Kurde, z drugiej strony bym jedną rzecz zrobił. Bo ja nie mam już miejsca na to, jak sobie to nosić. Kurde, no nie wierzę, naprawdę wstajesz. Niech się dunder świśnie. Kurde, czyli wiemy o tym, że... Mimo tego, że im rozwalę te gule, to one wstają. Akurat jest tam, gdzie ja chcę przejść. On ma jeszcze gdzieś tą gulę, czy nie? Bo nie widzę. Nie widzę żadnej guli na nim. A jest gula. No i gdzie masz jeszcze gulę? A na rąsi masz górę. Gdzieś na rąsi miałeś gulę, gościu. Te gule mu odrastają, czy... O kurde, on ma więcej tych gul. Dobra, elo. Pytanko, czy tu wlezie, czy nie. Znaczy, jak wlezie, to możemy go zoutplayować. Kurde, ja nie wiem, czy te gule mu odrastają, czy ja wtedy nie wszystkie rozwaliłem. Bo tak to, jak jest w miarę spokojny... Seriously? Okej, okay, jeszcze ma gdzieś jakąś gulę. Gdzie masz jeszcze gulę? Gdzie masz jeszcze gulę? Okej. Okay. Mam nadzieję, że są wszystkie gule już, jakie miałeś. Nie wstawaj, proszę. To się tak będę wracał do tego, żeby zwrócić te rzeczy do kufra. A okaże się, że on za każdym razem będzie wstawał, no to kurde, stracę masę amunicji. Tutaj, dobra. To na pewno out, to na pewno out. Tą dźwignię typu T, powiem wam szczerze, że na razie zrzucę, bo czuję, że ona mi na razie nie będzie potrzebna totalnie. Ja ją tak noszę chyba bezcelowo. Okej. Czyli mamy czym uciekać, mamy czym się bronić. Jest okej. Okay. Potrzebowałbym więcej amunicji do pistoletu, ale mam nadzieję, że to prędzej czy później uda mi się znaleźć. Będę musiał w końcu zacząć używać tego rewolwera. Z tymi wzmocnionymi pociskami. Okej, okay, ty leżysz dalej, tak? Świetnie. Nie wiem, czy on czasowo później wstaje, czy po prostu nie zniszczyłem mu wcześniej tych wszystkich gul. Nie lubię tej muzyki, naprawdę nie lubię tej muzyki. Żyje. No kurde, odnowiły mu się gule. To jest nie fair.
To jest nie fair z tymi... No bez jaj, no. Panie guli. Gdzie pan masz jeszcze jedną gulę? Bo nie widzę. Gdzie on ma jeszcze jedną gulę, ty? Ej, bo nie ma śmiesznie, nie widzę. A jest, ma na brzuchu. Okay. Już? Wszystkie gule? Załatwiłem, jak ja za każdym razem będę musiał ich... Użysz ty w życiu! Co to było? Co to było? What the... Dobra. Elo. Aha, dobra, już rozumiem. No, to trochę wasted, można powiedzieć. No chyba sobie kpicie. Dobra, jak to było? F równa się klocki F. 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 F równa się klocki F? Jest, okej. Okay. God damn it! Pamięć złotej rybki wytrwała. Świetnie, teraz mamy dwóch. Fajna sprawa. Naprawdę. Dobra, wiesz co? Czekaj, wracaj na... No, nie krzycz na mnie. Ja na ciebie nie krzyczałem, proszę pana. Czyli mimo tego, że zabiję jednego, to jakby z niego wyrasta kolejny. Jakieś takie przespączkowanie, słuchajcie. No ale ja nie chcę, żeby on tu tutaj wszedł w moją stronę. Niech on sobie idzie stamtąd. Bo ja bym chciał sobie sprawdzić, wiecie co? Tą prawą odnogę. Dobra, tu jest zawalone. O, świetnie. Właśnie tego mi było trzeba. Właśnie tego mi było trzeba. Czyli tak, wszystko inne mamy sprawdzone. To idziemy do tej drabinki. Tylko niech one się uspokoją. Musimy ich zoutplayować teraz. Musimy ich zoutplayować. I będzie fantastycznie. Musimy poznać kombinację do otwarcia tego. Gunwa. Ale super, jakbyśmy tak dwóch ściągnęli tutaj. Kurde! On jest szybki! Myślałem, że to takie trochę zombiokowate jest. Kurde, zużyłem mój nóż. Walcie się! God damn it! Znaczy, noży mam dużo, tylko musiałbym najpierw, wiecie, dojść do miejsca, gdzie mogę sobie to z powrotem wziąć. Wschodnia część laboratorium, świetnie. Przy okazji mamy duża ilość prochu strzelniczego, świetnie. No i strasznie mega zawiłe kazamat nienawiści teraz. Halo? Okej. Okay. Całkiem duży hol. A, nie ma zasilania. Czyli już wiemy, co trzeba zrobić. Przywrócić zasilanie. Jasne. Jasne. Świetnie, słuchajcie. Już widzę, że oni będą wstawać, nie? Już po prostu to wi... O, jeszcze świetnie, jeszcze dodatkowa amunicja do tego. To mi
wygląda na pazury jakieś takie likeru. To mi się nie podoba. O, przepraszam. Co to jest? Jakiś trofeum. Obejrzyj. Aha! Dobra! Trofeum w kształcie łańcucha DNA. Dobra. To wiemy w takim razie, słuchajcie. Wiemy, jaki jest kod, bo to było to. To był Tetris i to ten klocek pionowy. Okej. Okay. No nie, no oni na 100% wstaną. Nawet nie ma się co... Nawet nie ma co myśleć nad tym. One na 100% wstaną. No, kurde, i teraz patrz. Iść w stronę, wiecie, kurde, nie mam noża. Shit! Nóż mi został. A ja bym mógł ich, wiecie, pyk, pyryk, pyk, nie? Przewrócić, a później z noża ich dorobić. Fuck, a tak to stracę bardzo dużo amunicji. Niedobrze. To co, odrąbujemy nóżkę? Okej. Okay. Iloma ona strzela? Dwoma. Ej, ej, ale ty nie mogłaś wstać! No jak ty mogłaś wstać, jak ty nie masz nóżki, ej! Na 100% żyjesz. Więc nie ściemniaj. Wy wszyscy żyjecie. Ten nie żyje? Żyjecie, kurde! Nie ściemniać mi tu! Wujek Kamil was rozgryzł. O, no świetnie. O nie, dalej biegnie. Świetnie. Wujek Kamil mówi... Kurde, no naprawdę? Jakoś tak dziwnie łazi na tej jednej nodze. Szczeźnijże! Jeszcze lepiej, jak już nie będę miał amunicji, nie? Superaśnie. Już? A ty? Okej. Nie wstaje. Na 100%, tak? Drodzy Państwo. A ty? Okej. Okej, wycofam się. Jakby co? Jakby któryś z tych miał zamiar mnie tutaj złapać za nóżkę. Okej. Co to było? Coś tu spadło. Naprawdę, no już szczeźni tak na 100%. Okej. Profilaktyczny strzał tak zwany. Na pewno nie w ułamku teropadu. Co to jest? O, znam to! Znam to, znam to! Już gdzieś tak byliśmy. Umbrella Chyba, że tutaj potrzebny jest jakiś, wiecie, elektronik, wiecie, coś tam, nie? Połącz z tym. Mieszanka ziół. Usuwa toksyny z organizmu i przywraca niewielką ilość zdrowia. No to jakbyśmy mieli toksyny, to by było ok. Teraz tak, dużo mamy tych. Potencjalnie dużo. Teraz tak, to tu, to tu.
Okej. Okay. Ty nie wstajesz, prawda? Świetnie. Teraz mamy w miarę plecy kryte. Mama! O, przyszedłeś z kolegą! O, wy gnoje wy! Świeje 5 lat życia mniej! O, to już dlatego! To dlatego były te, kurde, pociski zapalające tutaj. No, znowu, kurde, nie ma zasilania. Tylko jedna droga. One way ticket. Jezus Maria, jeszcze jeden mi wyskoczy taki, to po prostu... Jasne, 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 jasne. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Po prawej jest jakiś, tak? Słyszę cię. Ze mną te numery, Brunner. Profilaktyczna, tak zwana seryjka w potlice. Dziękuję ci, kolego, żeś mnie znowu nastraszył. Teraz takie jakieś 2 miesiące życia mniej. Kuźwasz, barabasz. Ja pierdzielę! Jeszcze ktoś mnie ma zamiar atakować i straszyć? Siema, asshole. Bitch. A może i dick. What the fuck? Chyba koniec. Ja walę. Okej. Co to było? O, no, świetnie, jeszcze. Więcej. Ale widzę przynajmniej proch. No gdzie? No gdzie? No, po tym wyskoku naprawdę ewidentnie kurczy mi się ilość amunicji. O, jest, super. Dzięki, gro. O, modulator sygnału. To jest chyba to, tak, zobaczcie, bo w tym miejscu. Mhm. Czyjaś notatka. Wszyscy przemienili się w te stwory. Cały czas wracają, trzeba ich spalić. Musimy spalić ich na popiół. Nie ma tak, nie ma innej opcji. Aha, czyli bardzo możliwe, że pal... A, to nie jest pro? Bardzo możliwe, że palonko tutaj musi wejść, żeby... Lodzie miodzie. Bardzo możliwe, że palonko musi wejść, żeby te takie kwiatki pozepsuwać. I teraz tak, to połączmy sobie z tym, świetnie. Potrzebowałbym... Dobra, no... Nie, co ja zrobiłem?
Ajajaj, czerwony miał tutaj wejść. Dobra, to sobie zrobimy jeszcze jedną, spoko. Ja chcę przywracanie plus... plus odporność. Te wszystkie trzy, to jest zawsze najwięcej jakby tych profitów, nie? Cyk, okej. Okay. Dobra, czyli to mamy. To sobie zrzućmy, to sobie zrzućmy. To zatrzymamy na chwilę. Cyk, cyk. Dobra, jak tam amunicja? Pistolecie 23, tutaj 24. Jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, cyk. I teraz pytanko jest jedno. Musimy wrócić na dół, prawdopodobnie z tym modulatorem. I tam było chyba w dwóch albo w jednym miejscu. Wiem, że ten modulator był do wykorzystania chyba przy jakimś... tak, przy tych zombiakach, co tam tak dużo ich było. I przywrócimy pewnie tym zasilanie. I jeszcze na samym początku, tam gdzie była... tam gdzie była Sherry. Dobra, słuchajcie. To w takim razie z tym modulatorem już sobie pochodzimy w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. I do zobaczyska już jutro. Trzymajcie się. Pa, pa.